Witam. Temat stricte inny od tematyki mojego kanału, ale musiałem wam to nagrać. Sławeczki WF-1000XM4. Porównam je dzisiaj do najlepszych słuchawek na iPhone'a, czyli do AirPodsów Pro drugiej generacji. Miałem, używałem i powiem wam, że jest naprawdę bardzo dobrze, wręcz muzycznie jest lepiej. Co do innych funkcji, na pewno powiem wam teraz tak, może będę wymieniał na razie plusy tych słuchawek, później zajmiemy się minusami, ceną i porównacie sobie to wszystko razem, jak to będzie wyglądać. Dobra. Teraz tak, muzycznie powiem wam, no przebijają lekko, nie dużo, ale lekko 20% może przebijają słuchawki AirPods Pro drugiej generacji. Pod względem funkcji typu głośność i tak dalej, stuknięcie, przytrzymanie obniża wam głośność, klupanie zwiększa. Bardzo fajny, według mnie lepsze niż u Apple'a. Apple'a trzeba było po tym pałąku tak sobie jeździć. I to takie było według mnie troszkę niewygodne. Trzeba było tak mocno namacać o ten pałąk, a tutaj jest to jest no, dużo lepsze. Odbieranie jedne puknięcie połączenia, dwa puknięcia odrzucenie. Można jeszcze zrobić sobie funkcję taką, że naciskacie, przytrzymujecie i wtedy wam mówi godzinę i czy macie jakieś powiadomienia. To jest według mnie bardzo fajne. W Apple tego nie było. Także to też na plus na te słuchawki. Co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć? Ogólnie muzycznie jest naprawdę, jest dużo lepiej. Według mnie przy niższej częstotliwości, a czy przy niższym takim dźwięku, głośności fajniejszy ten bas jest, można to, no jest to dużo lepsze według mnie. No i teraz co, może teraz troszkę o minusach. No minusem są jedynie jest tak, aha, jeszcze co na plus powiem wam, na pewno te pudełko, jak widzicie, czarny taki mat, nie rysuje się, fajnie to wygląda. W AirPodsach rysowało się to pudełko po prostu na sam widok. Trzeba było etui od razu kupować, jak ktoś dbał o takie rzeczy. Słuchawki też według mnie na plus to, że są czarne, że można sobie wybrać kolory. Jest srebrny, jest czarny. Według mnie też na plus, a nie tylko białe i nic więcej. Według mnie w AirPodsy czarne by były dużo fajniejsze. No i co? To teraz może troszkę na minusy. Minusem jedynie, co zauważyłem, to jest ten tryb transparentny. Tutaj jest troszkę gorszy. Troszkę to słabiej. Może słychać, może one troszkę za bardzo wygłuszają te otoczenie i nie słychać tego aż tak dobrze, tego otoczenia. W AirPodsach to otoczenie było naprawdę tak zrobione, że no abyście po prostu w ogóle sławek w uszach nie mieli. Tak to według mnie można porównać, że tak to wyglądało. No AirPodsy, no, można powiedzieć, stety, niestety, ale przeniosły to na poziom, który nie można tego pobić. Wygłuszanie otoczenia vis-a-vis to samo, co w AirPodsach. Jeszcze może powiem, że tutaj no jest troszkę, powiem wam, te pianki zamiast gumek, jest to troszkę może mniej wygodne. Musiałem zmienić z M-ek na S-ki, żeby po prostu weszły fajnie w ucho, bo trzeba je po prostu włożyć w ten sposób w kanał i przekręcić, dociść i wtedy one fajnie siedzą, są równo z uchem praktycznie, nie haczycie o ten pałąk i lepiej to siedzi według mnie. Tak to może ujmę. Co jeszcze takiego fajnego? No cena na pewno. Cena to tu jest teraz
przebicie 100% co do AirPodsów. Cena 750 po teraz po tych Black Fridayach, czyli 100% mniej, a jakość dźwięku jest wyższa niż w AirPodsach Pro. Według mnie możecie podłączyć pod Androida bez problemu aplikacją Sony, pod iPhone'a tak samo podejdą. Także jak ktoś nie lubi AirPodsów, bo mu wypadają, tak mnie wypadały AirPodsy, no to spróbować sobie Sony. I tak to wezmę, tutaj ujmę na koniec może tego filmu. No cena, Amazon nawet oferuje bodajże 700. Także no nie wiem, czy warto dopłacać 700 zł i kupować AirPodsy Pro te nowe. A jakość dźwięku jest lepsza. Według mnie nie ma w ogóle sensu kupować AirPodsów Pro. Spróbuję je, bo u mnie w rodzinie jeszcze mają też iPhone'y. Spróbuję je podłączyć pod iPhone'a. Zobaczę jeszcze, jak w iPhone'ach będą one się zachowywać. Ale myślę, że będzie to na tym samym poziomie, co w Androidzie. Także nie wiem, czy ma to większy sens. No i co? No tyle wam mogę powiedzieć. Jako taki prosty YouTuber, który nie dostaje sprzętu za darmo, który nie może sobie tego sprzętu zostawić. Kupiłem za własną kasę. Jest to według mnie taka 100% taka szczera opinia na temat słuchawek Sony WF-1000XM4. Także taka tematyka trochę odbiegająca od mojego kanału, ale zaraz się poprawię i wrzucę wam filmik na temat moich akwarii. Choć ja na moim kanale i kręcę o rowerze i o fotowoltanice był jeden filmik, także myślę, że dla ludzi, którzy po prostu lubią te słuchawki, a było tych recenzji nie za wiele w języku polskim, także myślę, że taki prosty YouTuber, który kupuje za własne kasy, myślę, że to jest taka szczera opinia na temat tych słuchawek. Warto, naprawdę warto, nie warto przepłacać 700 i kupować AirPodsów, bo pod względem muzycznym, a o to tu właśnie chodzi, no to jest coś do takich ludzi, którzy po prostu lubią bardzo fajnie posłuchać swojej muzyki. Aha, jeszcze wam powiem, minus taki jest, no według mnie myślę, że troszkę duży. Jak wyjmiecie je z ucha, czy jak wyjmiecie je z pudełka, a one się od razu łączą z telefonem. W AirPodsach jest coś takiego, że jak wyjmiecie z ucha, wrzucicie gdzieś na stół, to one się rozłączają, przechodzi wam na głośnik z telefonu, muzyka leci dalej w telefonie, tu tego niestety nie ma. Tu zrobili sobie takie małe kuku i po prostu one są dalej połączone z telefonem i dźwięk idzie przez słuchawki, także to jest jeszcze też taki minus tych słuchawek, no niestety niedopracowane. No ale ja wiem, czy warto kupować AirPodsy tylko z powodu tego, no nie wiem, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. No cały czas są podłączone, jak wyjmiecie z ucha, czy zanim je włożycie w ucho, to one się już łączą z telefonem i dźwięk wali przez słuchawki. W AirPodsach AirPodsy wykrywają wam, że są w uchu. Ewentualnie jak je pozakrywacie palcami, to wtedy też zaskoczą, ale ogólnie jak łapiecie tylko tak, to wygląda to po prostu no, trochę lepiej tam. One się rozłączają, nie? Nie są połączone. No, także to była moja taka krótka opinia. Jest promocja, fajna promocja według mnie. Warto za taką cenę kupić te słuchawki, bo wymiatają pod względem muzycznym. No, to by było wszystko z mojej strony. Zaraz wam rzucę filmik o moich akwariach i przejdziemy do następnej tematyki. To trzymajcie się, na razie.